Cześć. Wiem, znowu taki odcinek na OBS-ie nagrywany. No cóż, ale mam coś fajnego wam do pokazania. Chciałem wam pokazać, jak w prosty sposób procesor AMD podkręcić i jak ja to robię, czym się kieruję. Tak. I opowiedzieć o aplikacji wam Ryzen Master. W ten sposób powinniście swoje procesory podkręcać, jak za bardzo tego nie kminicie. Więc pokażę wam, jak tutaj wygląda sprawa. I tak, mamy taki tryb jakby tego programu mniejszy, taki skombinowany w ten sposób. Możemy sobie, momencik, a dobra. Już mi tutaj się zwiększył. To jest pełny panel, wygląda w ten sposób, gdzie tu mamy dużo więcej różnych parametrów zaawansowanych, które możemy zmieniać, ale tu mam pokazane, jak to wszystko wygląda, temperatury tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ile temperatur, bo tu mamy to. Wszystko ładnie opisane, zrobione. Tu wszystko jest dokładnie pokazane, każdy rdzeń, każde wszystko. Mam razy na 9. Ale ja sobie wezmę ten tryb mniejszy, poczekajcie, bo mi uciekł na drugi ekran. I wam pokażę to. Mamy coś takiego, jak mamy tak standard, znaczy taki tryb, że on sobie automatycznie, tak jak tutaj pracuje, że do 2 on sobie po prostu dobija, sam reguluje ten CPU jakby megaherce. Moc tego sobie, sam sobie według potrzeby. Auto OC, że możemy sobie nacisnąć i ją przetestować i on sam nam jakby automatycznie podkręci, i manual. I powiem wam szczerze teraz właśnie, bo normalnie jest 1.25 taktowany procesor bazowo na 3800, prawda? Mi się udało stabilnie go utrzymać przy 1.15. Tak. Stąd się wzięło, że ja kiedyś miałem 112 mm chłodzenie IO, więc... I to jest... Tutaj możemy sobie podkręcać. Naprawdę mi udało się do 4200 stabilnie go podkręcić. Jeszcze się nie bawiłem. Nie bawiłem się jeszcze tym procesorem na tej płycie nowej, co mam głównej. Jeszcze nie podkręcałem, bo szczerze mówiąc nie potrzebuję na razie póki co. Ja prawdopodobnie chcę się pobawić, zobaczyć, ile wyciągnę z niego i zrobić odcinek, ale myślę, że marzec, kwiecień, bo jeszcze chcę pamięciami RAM się pobawić. Ale to już jest inna sprawa. I tu możemy sobie dodawać. Na przykład możemy sobie zrobić 1.35 i na przykład te 4000, 4200 i ładnie mi chodzi. Ja to wiem, zawsze mogę sobie dodać, mi brakuje mocy. I tak, tutaj mamy... Akurat tutaj straci w auto napięcie, on ten ma 3, prawie 4, dobija sobie, bo ma tutaj, on sobie reguluje to napięcie. Ale wiem, że 1.35 też by poszedł tak, więc a czym niższe napięcie, tym niższe temperatury. Więc i tu mam 95, jest maksymalna, ja mam 55 stopni, 56 stopni. Bardzo ładna temperatura. I w ten prosty sposób wam wystarczy to już, a tutaj mamy już takie bardziej zaawansowane, że tu gdzieś pamięci RAM możemy to, ale to już jest bardziej zaawansowane dla tych, którzy chcą bardziej się pobawić, bo ten podstawowy panel wam wystarczy i to jest bezpieczne. Możecie automatycznie pobawić się, porobić, nie ma problemu. W większości płyta, jak coś będzie nie tak, to się zrestartuje ustawienia, przywróci do fabrycznych ustawień, więc często po czymś takim trzeba jeszcze włączyć TMP profil. Jak macie na pamięciach RAM ustawione w płycie głównej, więc... Ale tak to spoczko roczko. nie jest to skomplikowane. Więc zostawcie łapę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie mi komentarz, co wy o tym sądzicie. Czy bawicie się w podkręcanie procesorów, czy wolicie po prostu kupić mocniejszy, a tego nie robić.